Witam wszystkich bardzo serdecznie, kłania się Mgier z gadło. Dzisiaj, drodzy, pokażę Wam jedną fajną, ciekawą gierkę na Amidze 1200, z tego względu, że jak już widzicie w opisie Kit House, a nagrywałem sobie na dyskietkę, ale coś były problemy z uruchomieniem, coś dyskietka zgrzytała, nie chciała się wczytać, ściągałem kilka różnych wersji ADF, no nie wiem, pod emulatorem się włączało, na Amidze nie chciało mi się uruchomić, w każdym razie fajnie, że po prostu z Amigi bez rozszerzenia dodatkowego gra się uruchomi. Niemniej jednak trzeba po prostu system uruchomić bez nakładek. Dobra, tylko zanim do tego przejdziemy. Tak, może tego, może najpierw Wam pokażę, co się tutaj u mnie na stołach dzieje. Więc tak, jeden komodorek jest w trakcie wybielania, przygotowany właściwie do wybielania. Tutaj klawisze są już zdemontowane. Czekam tylko na jakiś konkretny promień słońca, aż się pojawi, bo o, jak widać, pogoda jest zdupcona. Jeszcze dzisiaj troszkę padało, także no, nieciekawie jest na dworze. No i tutaj komodorek czeka na wybielanie. Pierwsza już obudowa. Tak, zakupów sobie już troszkę zrobiłem. Papierek ścierny z kosteczką był potrzebny, ponieważ tutaj, gdzie to jest, o tu w tym miejscu była po prostu taka gruba rysa, to wziąłem, to wyszlifowałem delikatnie i już jest pięknie, ładnie tutaj tak tasiemką, tylko obkleiłem po bokach, żeby po prostu woda utleniona nie zleciała z tego. No i tak samo ma się to sprawa pod spodem, o, żeby woda nie wyleciała przez wentylację, to zakleiłem tak tasiemką. Tutaj logo też już jest zakryte, także tylko czekać, aż się kawałek słońca pojawi. No, tu mam jeszcze parę butelek wybielaczy, tu jeszcze z 2-3 łyki będą, żeby wylać na obudowę, no i tutaj mam dwie nowe osiemnastki, także wszystko już czeka na wybielanie. Co się tu na drugim stole dzieje? Tu jest taka sprawa z tymi płytami głównymi. Ja już robiłem zdjęcia, jak pierwszy remoncik przebiegał, niemniej jednak w pokazie slajdów przy remoncie płyty będą podmienione, bo tak. Co się tutaj okazało, że nie, to jest tak, to jest ta działająca płyta, tak, to jest działająca, ta jest niedziałająca tutaj. No, jak zacząłem tutaj właśnie przy tej płycie to czyścić wszystko, to potem podłączyłem ją do prądu i okazało się, że nie ma obrazu, a nie ma obrazu, bo okazuje się, że ten układ tutaj jest zdupcony. Tak, między innymi Jak to złapałem tutaj za spód całkowity, to on normalnie wyszedł jak z masełka, nie? A to nie powinien sobie tak luźno w tym siedzieć, tylko powinien wyjść normalnie. No, a se można było wyciągnąć jak z galaretki. No, tutaj ja tutaj tego nie wyzumuję, ale jak widzicie, ten pierwszy ząbek, on był jakiś tutaj kombinowany. Widać taki jakieś dziwne tutaj dzikie lutowanie było. No i ogólnie tutaj o jedna nóżka jest ułamana. Prawdopodobnie została tam w środku. Nie wiem, w każdym razie no wydupcony jest ten układ. Na szczęście wyciągalny z tych tutaj, no, z tego siedzonka tutaj, takiego, to tak może nazwę. No, to może jak gdzieś dorwę taki układzik, taki procesorek, to może go wymienię, no i wtedy ta płyta ożyje, nie? W każdym razie no na dzień dzisiejszy jest niesprawna, uważana za niesprawną. Kondensatory całe oczywiście, nic tutaj, jakichś podejrzanych rzeczy nie było więcej. No, ale ta płytka działa i to mnie zastanawia, że tak, tu są układy wsadzalne i wyciągalne, a tu są stałe niewyciągalne w tych, nie? No, tutaj są tak przylutowane i fiu, to wszystko. No ogólnie idzie to do przodu wszystko, pomału. Także ta płytka jest sprawna, a ta będzie podmieniona zamiast tej, bo Tu jest rewizja B, a tu jest rewizja 4. Nie znam się na rewizjach płyt w tym akurat modelu, ale to Wam pozostawiam, że Wy byście coś powiedzieli w tej sprawie. No i dobra, i podsumowanie jest tego takie, że z tych trzech komodorków będą dwa. Mam nadzieję, że płyta jeszcze główna działa w tamtym jednym, tak, bo tu jeszcze jest jeden, tylko tego już nie sprawdzałem, bo nie mam tu po prostu miejsca. No, widzicie, tutaj mam retro burdel, także troszkę tutaj jeszcze zajmie, zanim się dokopię do tamtych komodorków. Najpierw chciałbym skończyć jeden, no i potem się wezmę za następny. Mam taki mały bonusik,
Już Wam pokazuję. O. Mianowicie do jednego komodorka powstanie box. To jest na razie szkielecik oryginalnego rozmiaru. Tak. Ładnie zamówię sobie ten. Zamówię sobie obrazki, tak jak zrobiłem przy Amidze 1200, przy 500C+. Tak. Do drukarni się muszę udać, żeby mi ładnie wydrukowali obrazeczki. No, jakąś wkładkę się wymyśli i będzie na schronienie dla komodorka. Na razie by było tyle. Z tych informacji podsumowując, te komandosy tutaj remontowane. No, ale przyda się. Przyda się na schronienie, także weźmie się jedną rzecz, zaraz się weźmie drugą i się robi bałagan. I zwany retro burdelem. Dobra, to by było na tyle z tych informacji dzisiejszych, co kład. No, także zagrajmy sobie w Kit House, to jest bardzo fajna przygodówka na Amidze 1200 i przechodźmy do grania. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, tutaj Jakub przysłał czasopisma, uzupełnił moją kolekcję. Jakubie, bardzo Ci dziękuję, Jakub Bas. To jest ten sam, który przysłał mi konsolkę. A dzieliłem się już z Wami tymi czasopismami, tak, pokazywałem. Tutaj ewentualnie można sobie zapauzować, jakby kogoś jakiś temat interesował, to mogę zrobić fotkę i przesłać ewentualnie na maila. Także myślę, że dobrze widać. To jest luty 9.2, a tutaj zajrzyjmy do stycznia, czyli pierwsza gazetka, jaka wyszła. No i mamy tutaj spis. Jakby kogoś coś interesowało, proszę napisać. Zrobię fotkę i prześlę na maila. No i tu jest wydanie specjalne Pixel Heaven 2015. Bardzo czaderska ta gazetka. Taka ze smakiem lat 90. Jest troszkę tutaj opisów, o, kontrowersyjne konwersje. No, troszkę o grach tutaj jest. Różne jakieś fajne rzeczy można poczytać. No, no i takie dosyć fajna gazetka z klimatem. Dobra, a teraz zasiądziemy sobie do Amigi i zagramy w Kit House. No i system już uruchomiony, wszystko już przygotowane do zabawy, więc możemy uruchomić gierkę Kit House. Troszkę się będzie zawieszać, ale to wiadomo, z wyniku braku pamięci. No, ale jestem w szoku, że uruchomiło się bez rozszerzenia. Także, no widzicie. F10 to quit, no. No i fajnie. Amigę dzisiaj mam w innym miejscu, jak już pokazywałem Wam ten bałagan, który mam na stole, więc przyniosłem tutaj w to miejsce, w którym siedzę normalnie przy kompie. To dzisiaj se fajnie w foteliku wygodnie usiądzę, bo tam na drugim, przy drugim stole to na krześle często siedzę. A fotelik jest wygodny, jak na mój ciężar. Dobra, trochę to potrwa. O, takie będzie zamulanie. Ale to wynik braku pamięci. Tak, jesteśmy w menu, takim sobie chłopkiem chodzimy i musimy niszczyć kwiaty. Tak, musimy niszczyć kwiaty i jak najwięcej ich zniszczymy, to wtedy będzie można udać się do wyjścia. Zobaczmy, co było jeszcze w opcjach ciekawego. Muzyka, wszystko zostaje. Aha, jump jako fire i w his jako dovny. Dobra, no to exit. No, no to now start game, fajnie. Pogramy sobie troszkę fajnie znowu na Amidze. No i doszło już tutaj do tego i możemy tak, mamy do zniszczenia 35 kwiatów, destruction target, mamy na to 10 minut i zniszczenie faktury, jakieś 30 faktur, fajnie. Dobra, no to jedziemy. Dobra. Bardzo fajna przygodówka, polecam oczywiście. To mi się trochę z Sonikiem kojarzy ta gierka, powiem Wam szczerze. Na podobnych zasadach, jeśli chodzi o poruszanie się naszego bohatera. O, i też ma problemy z podejściem pod górę, tak samo jak Sonik. O, i tutaj odbijajkę mamy, fajnie. I pyk w górę, i fajnie. A nie tak, jak trzeba było, dobra. No, żeby tu na dziką gęś nie wpaść.
zbierając te jabłuszka, to uzupełnia nam się przy okazji energia, jak stracimy. Także tak to by wyglądało mniej więcej w praniu. No, jeszcze parę kwiatuszków i fajnie. Czerwone to są maki chyba, nie? Albo dzikie róże jakieś fajnie. No i już możemy do exitu się udać. Niemniej jednak powoli będziemy szli. Zajączek. Graficznie jest mega, także polecam każdemu. Na Amidze 500 chodzi bezproblemowo, tylko mówię. Trzeba odpowiedni plik ADF znaleźć, jeśli ktoś by chciał sobie przegrać. Ach, te gęsi, kurde. Jak padniemy do wody, to nam energia będzie spadać, bo nasz kit chaos się dusi pod wodą. O, tam u góry jest życie, tylko jak się tam dostać? Jakoś był system na to. Już nie pamiętam jaki, ale był fajny. Dobra, jeszcze kawałek w to. I koniec levela. No. ...59% ukończyłem tych kompletnej planszy. Niestety nie całość. Zniszczeń 3800. Nast jest, nie wiem co to jest, apples, jabłka. Tysiąc, co? Tysiąc jabłek, żem zebrał? Niemożliwe. Ekstrasy, tysiąc nie mogłem zebrać, za dużo. No i czas 250 tysięcy minut. Dobra, nie, sekund. Co? Dobra, gramy dalej, fajnie, druga plansza. Teraz mamy Destructionów 50, limitów 12 i faktur 40. Dobra. A, to chyba w tej planszy będzie extra life, no. Fajnie, oni tutaj jajkami wznoszą jajka i rzucają w nas tym. Gdzie ja się tu udałem? Dobra, w każdym razie trzeba iść naprzód. A jeszcze 20 kwiatuszków i będzie fajnie. Dawaj, idź pod górę. Taki z niego... Gdzie on mnie tu wywalił na koniec? Kurde. Ach, delikatnie. Taki opor... Stój! Chcę iść do przodu. Aha, bo tu są te trampoliny. Wybijające w przód, dobra. O. Właśnie ktoś się zaśmiał, że mogę się do exitu udać, dobra. Jeszcze parę zajączków tylko bym pokasował. Ale by była jazda, gdybym tam wpadł. Dużo tych kwiatuszków troszkę. Aha, i wiem, że tutaj ta... Dawaj, bo mosty się zawalają. Kurde, stary, biegnij. Tu chyba było... nie. Gwiazdeczka. Co te gwiazdeczki udają z prawej górnej strony? Już zapomniałem. O, dobra, pięknie. No i exit, fajnie. To są chyba jakieś dodatkowe bonusy doliczane do tej tabeli wygranych. No, coś takiego chyba.
39%, ale amator ze mnie. Dobra. Jak zwykle zniszczeń najwięcej. Jakbym chyba dobił do końca tych kropek, te wskaźniki niebieskie, to pewnie by chyba życie jakieś doszło, nie? Nieważne. Wow, 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 Destruction 75, limitów 11, faktur 50, dobra. No, zaczyna się ciekawie robić. Trzecia plansza. To najpierw sobie jak najwięcej kwiatuszków poniszczymy, żeby potem mieć spokój z tym. Dobra. O boj! No i co, jak ja mam się stąd wydostać teraz? A dobra, jest skocznia. Ach, nie tak. Troszkę powietrza zaczerpnął. A muzyka lepszy głos odzyskała, jak się wydostałem z wody. Gdzie ja się tu dostałem, do jakichś kopienia? O, dobra. Jestem na powierzchni. A chciałbym się na górę wydostać. Jest taka opcja? Chyba nie. Tu nic nie ma. Nie, tak też nie. Może co? O. To by było coś. Pięknie. A ile kwiatuszków pięknych powyrastało. Dobrze. Już poniszczymy wszystko. Żeby ogrodnik tu nie musiał zaglądać. Dobra. Ojej. Out of Healthy. Dobra, no to co? Trzeba uważać teraz. Jeszcze raz. Aha, dobra, bonusiki. Aha, kojarzę, dobra, ten zakręt. Rozpędź się troszkę. Nie, tu na dół, ha, tu na... Dobra. Ale nietoperze eksplodują mocno. Wow, zaraz zginę. Mam 18 tych tylko życia. Jakieś jabłuszka by się tu przydały. O cholera. Jaka mafia. Dobra. Checkpoint. Jeszcze raz. O, dawaj, stary, dasz radę. Pięknie. O. Jabłuszek troszkę przybyło. Fajnie. O, powierzchnia. Super. Wow. O nie. Tak nie. A jeszcze kwiatuszki mi brakują, no. Jeszcze 24, kurde. 18. No. Nie. Ja sobie tam podejdę pod górkę kawałek. O. Tu się rozpędzę. A, nie da rady skoczyć, dobra. To lipa. O, pięknie, ile ich tu jest.
Dobra, poszedł śmiech. Aha, takie coś. Wow, 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 wow. Ale długa ta plansza. Cholera jasna. Dobra, mogę tam bezpiecznie skoczyć? Nie! Jedno życie mi zostało. Albo już Gamer Rover, no. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze raz. Dobra. Yes, exit. Och. Uf, jak uf, udało się. No to tutaj też będą przerażające wyniki. Ojej. O, jakieś zadanie wykonałem. No, dawaj. Destroy of bricks tying clear of egg bombs. Powodzenia. Co mam zniszczyć? Aha, mam od główki jajkiem odbijać, dobra. Fajnie, gra się zmieniła w Arkanoid. Co? Jak to ma wszystko tu wyglądać? Co się tu w ogóle dzieje? Ja mam cegłówki rozwalać tym jajeczkiem? Ajajaj. O, fajnie, mogłem się strzelać. Już nie mogę. Ale jazda. I co, mam wszystkie tutaj te rozwalić, te klocki? Momencik. Aha, takie coś, dobra. Nawalajmy. No, czemu mi znowu pistolet zniknął? Chyba ograniczone miał te strzały, nie? Szczerze mówiąc, to pierwszy raz tu poszedłem dopiero. O, już są cztery kulki, fajnie. 5 sekund. Nie zdążę. A, lipa. Bad luck. Nieszczęście chyba, nie? Co, od nowa? Jaka lipa. Dobrze drodzy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku, kończy mi się czas na kamerze i do następnego odcinka. Na razie, hej.